Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w Radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka kobuz Wojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska. E, a ja mam tutaj fantastyczną gościnę, o, o, o której ostatnio rozmawialiśmy e, z Pawłem na stulą. Polska judoczka, brązowa medalistka Mistrzostw Europy, wicemistrzyni świata, wielokrotna mistrzyni Polski. E, jeszcze dodam, że ta wicemistrzyni świata to świeżo upieczona sprzed dwóch tygodni, e, Angelika Szymańska. Cześć Angelika. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze pytanie moje jest takie. Wiesz, że był jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie, ale nie wiem, z miesiąc, Paweł na stula. Jak rozmawialiśmy o nadziejach olimpijskich, wskazał ciebie. Jak się z tym czujesz? Oj, usłyszeć takie słowa od tak wybitnego zawodnika, można powiedzieć, legendy polskiego judo, to na pewno bardzo duże wyróżnienie i myślę, że taka dodatkowa motywacja dla mnie, aby jak najlepiej zaprezentować się na tych igrzyskach. Mówisz motywacja, a nie presja? Bo mam wrażenie, że. Yy... Może nie każdy cię kojarzy z, naszy z naszych słuchaczy, ale jednak w tym sportowym środowisku, jak zrobiłam takie delikatne rozeznanie, to każdy mówi, że Angelika Szymańska, Angelika Szymańska, Paryż, Paryż. Yy, I nawet znajomy z y, trener Judo powiedział mi, że jest ciekawe, czy ona nie odczuwa takiej presji, bo rzeczywiście wszędzie się pojawia to Twoje nazwisko. Myślę, że ta presja towarzyszy mi już od dość długiego czasu, ponieważ e, zaczynałam robić wyniki międzynarodowe już w kategoriach kadetów, mhm. zatem miałam. Czyli mnóstwo jaki czasu. to jest wiek, jak mogła powiedzieć? E, na kadeci przyszłość. to jest do 18 roku życia, więc miałam okay. tam 16-17 lat, kiedy ta presja zaczęła pojawiać się po raz pierwszy i myślę, że z biegiem czasu zaczęłam coraz lepiej sobie z nią radzić. Na początku e, nie było łatwo, tak mhm. właśnie, kiedy byłam rozstawiona z numerem 1 na Mistrzostwach Europy Kadetów no wtedy sobie na przykład z taką presją nie do końca potrafiłam poradzić, ale myślę, że z biegiem czasu, z roku na rok rozwijam się jako zawodniczka, również zasięgam e, takiej pomocy z zewnątrz, na przykład od trenera przygotowania takiego mentalnego, zatem myślę, że jestem w takim miejscu, że jestem coraz lepiej przygotowana i ta presja już nie przyswarza mi takiego problemu. No właśnie, bo masz też e, fenomenalne wyniki z tych wcześniejszych lat, jesteś mistrzynią młodzieżową, mistrzynią świata Europe. Europy, przepraszam. Teraz ten medal seniorski, dwa medale seniorskie. Jak duży jest to u Was w sporcie przeskok z, tego, z tych kadetów do seniorów? Oj, to jest bardzo długa droga. Nawet jak masz taki złoty medal? Tak. To bywa i tak, że właśnie zawodnicy, którzy zdobywają medale na tych wcześniejszych, we wcześniejszych kategoriach wiekowych, bardzo często nawet nie docierają do, do rywalizacji seniorskiej. Okay. Zatem tutaj bardzo istotne jest to, aby ten rozwój był stopniowy i cały czas szedł we właściwym kierunku. Również bywa właśnie tak, że kiedy zdobywa się medale w młodszych rocznikach, często zawodnicy spoczywają na laurach i przestają ci tak ciężko trenować. No, i to właśnie jest element, który gubi ich, a ja. Może zdobywałam te medale, jednak najczęściej nie były to krążki koloru złotego, zatem mhm. zawsze miałam tą motywację, aby piąć jeszcze wyżej. A moje ambicje są naprawdę wysokie, zawsze chcę zdobywać złote medale, sięgam jak najwyżej. No zatem cały czas mam, mam właśnie tę motywację, aby, aby jeszcze dalej ciężko trenować i zwyciężać. Czyli mówisz, że jak taki mistrz Paweł Nastula, który był niepokonany chyba przez 4 lata, z tego co dobrze pamiętam. Tak, się. E, Mówi, że Angelika Szymańska to. Nasza nadzieja na medal, żeby to się zmieniło po 28 latach, jeżeli chodzi o judo, to czujesz dodatkową motywację. Tak, oczywiście. Naprawdę takie słowa od takiej legendy, myślę, że będę sobie wielokrotnie przytaczać podczas takich ciężkich treningów i myślę, że dadzą mi takiego kopa, aby ukończyć je jak najlepiej i tego 30 lipca pokazać się z jak najlepszej strony. Znacie się z Pawłem? Tak, znamy się. Dawał ci jakieś wskazówki, podpytywałaś coś na temat igrzysk, jak to wygląda, czy nawet nie na temat igrzysk, na temat treningu, czy nawet startu na mistrzostwach świata, no bo zaraz do tego dojdziemy, jesteś świeżo upieczoną wicemistrzynią świata, no to też nie są łatwe zawody, prawda, bo już walczysz o ranking, walczysz o te najwyższe laury. Oczywiście, chociaż starałam się potraktować ten turniej jak każdy wcześniejszy, dla mnie był to po prostu kolejny Grand Slam, na którym zdobywałam już wielokrotnie medale w przeszłości. Zatem również ten turniej potraktowałam w takich kategoriach. Można powiedzieć, że był to dla mnie taki start kontrolny, właśnie przed Igrzyskami Olimpijskimi. I kiedy rozmawiałam po starcie z trenerką, okazało się, że ona również miała podobne odczucia. Więc nie narzucałyśmy sobie jakiejś niezwykłej presji związanej z ranką imprezy, po prostu skupiłyśmy się na tym, aby jak najlepiej wykonać swoją pracę, i to przyniosło zamierzony efekt. Ale ani przez chwilę nie pomyślałaś, że to są mistrzostwa świata, a ja nie mam jeszcze tego medalu. Chcę bardzo zdobyć ten medal. No bo ja rozumiem, mówisz jako jak bardzo dojrzała i fantastycznie jest to słyszeć zawodniczka, ale z drugiej strony no wiem, co czasem jest w tym umyśle sportowca. Czy Szczerze? jednak tak to wypracowałaś, że jak na taśmie produkcyjnej, jak przychodzi zła myśl, to ją odrzucam od razu? <grym> Szczerze, miałam tylko jeden taki moment podczas <grym> całej tej imprezy, kiedy uświadomiłam sobie w walce półfinałowej, kiedy walczyłam z bardzo utytułowaną zawodniczką Andrzeją Leski, Słowenką, że kurczę, to może być najważniejsza walka w moim życiu, że od tej walki naprawdę bardzo dużo zależy, że mogę wreszcie zdobyć ten upragniony medal. Ale to była dosłownie chwilowa myśl, chwilka, chwilka na zastanowienie, i, i przeszłam dalej do, do tego, nad czym pracowałam. Miałam jasno sprecyzowane, co w tej walce chcę zrobić, tak jak sobie zakładałam wcześniej w trakcie wizualizacji przed startem, i po prostu kontynuowałam wykonywanie swojego zadania. I trafiłaś do finału, i już wtedy miałaś pewność, że medal masz, kwestia jakiego koloru. E... O ile. Jakbyś porównała te dwie walki, półfinałowa, a finałowa? No bo jednak tu wiesz, pojawiła się ta myśl, i jednak nie jesteś, możesz mieć wszystko albo nic. A tutaj już jednak trochę chyba spokojniejsza głowa jest w tym finale. Tak, w finale jest oczywiście spokojniejsza głowa, ponieważ ten medal mamy już zagwarant zagwarantowany. Aczkolwiek w przerwie między walką półfinałową a finałową cały czas starałam się zachować tą koncentrację, gdyż właśnie z wcześniejszych doświadczeń wiedziałam, że. W turnieju trzeba zachować koncentrację do końca. Nie można właśnie odpuścić tego, bo to może być jedyna szansa w życiu na zdobycie tego złotego medalu. Zatem za wszelką cenę starałam się y, cały czas zachować tę koncentrację. Czyli po półfinale nie, nie lecisz do trenerki, nie krzyczycie. Ja raczej tak na spokojnie, spokojnie, poczekajmy do końca. Na spokojnie, aczkolwiek właśnie kiedy po, po tej walce półfinałowej poszłam tam do naszej fizjoterapeutki, żeby rozluźniła mi ręce, które tam w trakcie walki mhm. troszkę się spięły. To leżałam na twarzy z takim bananem, właśnie jednocześnie starając się zachować tą koncentrację, tą powagę. No ale już byłam naprawdę, bardzo się cieszyłam. Na szczęście było tam troszkę czasu, żeby te emocje powstrzymać. Myślę, że około dwóch, dwóch i pół godziny między okay. walką półfinałową a finałową. No niestety tym razem nie udało się akurat. Holenderka wyjątkowo mi nie pasuje naprawdę. Jej styl walki bardzo, bardzo mi nie pasuje. No natomiast nie uważam, że jest ona poza moim zasięgiem. Oczywiście mamy jeszcze dwa miesiące, także mam nadzieję, że w tym czasie uda nam się opracować taktykę również na walkę z nią. Zresztą trenerka już ma opracowaną tą taktykę. A I co tutaj... ci w niej nie pasuje? No, i z tej walki, przede wszystkim ja większość swoich walk wygrywam w parterze. Mhm. Moją taką koronną, dominującą techniką jest dźwignia. Natomiast ta przeciwniczka ma tak rozciągnięte stawy łokciowe, i w dodatku ma tak silny chwyt, że bardzo ciężko wyciągnąć jej tą dźwignię. Także tutaj myślę, że to ten element akurat w walce z nią nie, nie przyniesie sukcesu. Natomiast jestem w stanie ją rzucić. Widziałam wielokrotnie na treningach, kiedy walczymy razem, ponieważ często uczestniczymy w kampach międzynarodowych, mm -hmm. na której mamy możliwość walki. Wiem, że jestem w stanie wykonać techniki właśnie w stójce, które mogą mi dać zwycięstwo. Ona również ma swoje szanse, także no tu jesteśmy na bardzo zbliżonym poziomie i myślę, że dyspozycja dnia będzie decydowała o tym, kto, kto zwycięży. Chciałabyś ją ominąć na Igrzyskach Olimpijskich? Myślę, Czy że... raczej tak, byś chciała? Na razie z rozstawień wynika, że możemy spotkać się w walce półfinałowej dopiero. Czyli jakby twór, znaczy jakby tobie bardzo dobrze poszło, ale nie zapeszajmy, a no ona by miała jakieś pecha, to jest szansa, że się mogłybyście nie spotkać. Myślę, że tak, ale ja nie chcę unikać takich mm -hmm. konfrontacji, ponieważ wychodzę z założenia, że jeśli mam, chcę być najlepsza, muszę wygrywać z najlepszymi. Zatem na pewno nie będę tutaj unikać rywalizacji i liczyć na to, że poślizgnie się noga okay. na wcześniejszym etapie turnieju. Czyli yy, nie analizujesz drabinek yy, jakichś tam zawodniczych bardzo mocno, nie oglądasz ich jakoś tak często, czy jak to wygląda u ciebie? szczerze mówiąc, może to nie zabrzmi zbyt profesjonalnie, natomiast ja w ogóle nie oglądam walk swoich przeciwniczek, jeśli chodzi o wcześniejszą e, taką analizę przed mm -hmm. turniejem. Myślę, że znamy się bardzo dobrze, ponieważ właśnie e, trenujemy ze sobą na tych kampach międzynarodowych, więc stoczyłam już z nimi mnóstwo walk. Natomiast z doświadczenia już z trenerką wiemy, że im ja mam więcej informacji, tym ciężej mi po prostu wychodzi realizacja tych założeń taktycznych w Im praktyce. Im lepiej śpisz. Tak, dokładnie. Być może tak. Ja wiem, Ale... jakie są moje mocne strony, co ja powinnam wykonać, aby taką walkę wygrać. Natomiast przed walką dostaję takie tylko krótkie instrukcje, typu uważaj na jej lewą rękę, czy uważaj ma mocny jakiś rzut, i tylko to jest taka informacja którą otrzymuje. Reszta, reszta to już jest czyste flow. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jak rozmawiałam z wieloma zawodnikami i zawodniczkami sportów walki, to zazwyczaj wszyscy prowadzą taką analizę, oglądają te walki i tak dalej, i tak dalej, ale widać, że każdy ma swój sposób. Twoja trenerka, czyli Aneta Szczepańska zdobyła srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Wasze inicjały... A. Esz. Przypadek? Prawdopodobnie to jest akurat przypadek. Natomiast myślę, że wiele wspólnego mamy również. Mhm. I myślę, że dlatego tak dobrze nam się współpracuje, ponieważ też warto wspomnieć, że trenerka prowadzi mnie od 8 roku życia, także. No, już jesteśmy ze sobą związane 17 lat, kawał czasu, i myślę, że to też jest kwestia tego, że być może klucz naszego sukcesu, że trenerka zna mnie tak dobrze, prowadziła mnie od dziecka, zatem, zatem wie, jak rea ja reaguję na stres, jaki bodziec treningowy należy zastosować, żebym była w tej swojej najwyższej dyspozycji. No i przede wszystkim bardzo ufam mojej trenerce. Widzę, że te treningi, które ona wprowadza, przynoszą zamierzony efekt. No i jest dla mnie też ogromnym autorytetem i takim wzorem w zasadzie od dziecka, od kiedy ja trafiłam na judo i właśnie dowiedziałam się, że trenerka jest medalistką olimpijską. To było dla mnie takie wow. Czy chciałaś od razu trenować z panią Anetą, bo mówisz, no taki autorytet sama zdobywała medale? Kim innym. No tak, dokładnie. Ja pierwsze pół roku tam oczywiście trenowałam w takiej grupie młodzieżowej, takiej naborowej. Mm -hmm. Natomiast właśnie kiedy się dowiedziałam, że już dostanę awans do tej grupy, którą prowadzi trenerka szczepańska, no na pewno byłam bardzo podekscytowana. Na początku judo no myślę, że nie byłam zbyt utalentowanym dzieckiem. Często trenerka mi wypomina, jak robiłam jeden z takich podstawowych rzutów drugą nogą, niż powinnam. No... Czyli można powiedzieć, że wszystko Pracowałaś bardziej? Znaczy, ja w to nie wierzę, bo uważam, że, że wyniki to jest mikstura talentu, pracy i tak dalej, że zawsze musi być jakiś tam element talentu, ale czy ty uważasz, że większość właśnie zdobywa, zdobyłaś tym, że tak po prostu idziesz, pracujesz, wracasz i konsekwentnie do przodu? Myślę, że tak, że właśnie w moim przypadku to jest głównie ciężka praca i ta konsekwencja. No i właśnie to, że trafiłam na dobrą, dobrą trenerkę i która umiała wykorzystać po prostu ten potencjał. A widziałaś medal trenerki? Tak, oczywiście wielokrotnie. I jak wygląda? Zniszczony? Po tylu latach? Troszkę jest zniszczony. No i przede wszystkim jest dużo mniejszy, co było dla mnie takim zaskoczeniem, <grym> bo teraz na turniejach dzieciaki w zasadzie dostają medale, które wyglądają ładniej niż ten jej medal olimpijski. No, ale dla mnie takie rzeczy materialne mają drugie znaczenie, tak naprawdę najważniejsza jest ta świadomość, że osiągnęła taki wynik i, i za to K naprawdę ogromny szacunek. Mniejsze, mniejsze te medale i druga sprawa, no, że one są poniszczone, bo każdy chce je zobaczyć. Zobaczysz potem, z kim się spotkasz, każdy będzie chciał pomacać, to, to będą rysy, będą one zniszczone, ale tak jak mówisz, to jest tylko, yy, tylko symbol. Dwie kobiety przez tyle lat. Czy są u Was w drużynie jakieś zgrzyty? Oj, oczywiście, zdarzają się. Przede wszystkim dlatego, że mam dość taki trudny charakter. Jestem bardzo uparta. I czasami właśnie ciężko się ze mną dogadać. Myślę, że to właśnie jest y, taka główna przyczyna naszych konfliktów. Nie wyglądasz pewnie. Naprawdę? <laughs> nie, totalnie. <laughs> no to kiedy zakładam, judogi, to jest. <laughs> Aha, czyli na treningu tak. macie problem czasami. Czasem tak, ponieważ jestem również bardzo ambitna. Czasem mhm. na treningu coś mi nie wychodzi, przede wszystkim kiedy jestem zmęczona, już zaczynają się pojawiać takie zgrzyty, gdzie właśnie wszystko już mnie zaczyna denerwować. No y, też czasem bardzo ciężko mi jakby artykułować swoje myśli w tym sensie że tak Czy porozmawiać jesteś ekspresyjna taka. tak tak właśnie niestety ta ekspresyjność wychodzi czasem u mnie no ale myślę że trenerka ma do mnie i tak bardzo dużą cierpliwość udało nam się również wypracować taki to też taka dość zabawna historia kiedy miałyśmy podczas obozów pracę z panią psycholog mhm. z, pan, z panią Janą Budzis, która była przez jakiś czas naszą psycholog kadry o, narodowej moja koleżanka tak o, pozdrawiam <laughs> Korzy, bardzo serdecznie korzystałam z, z jej dziennika treningowego przed igrzyskami -like. w Tokio. O, bo super. było tam że chyba można było pisać swoje myśli tak, oraz tak. trening i itd tak a więc tak, to pozdrawiamy Asię tak, zdecydowanie. Tak. I właśnie miałyśmy taki temat tej jakby rozmowy właśnie mm -hmm. między zawodnik trener właśnie żeby jak tu się komunikować kwestii komunikacji. No i właśnie kiedy dowiedziała się, że mam taki problem właśnie z artykułowaniem tych swoich myśli, właśnie kiedy jestem zmęczona podczas treningów, wymyśliłyśmy sposób, że będziemy to robić za pomocą gifów na Messengerze na przykład, że okay. łatwiej mi nieraz znaleźć po prostu wizu wizualny obrazek moich e stanu emocjonalnego, no i ten, w ten sposób sobie czasem po prostu do dnia dzisiejszego wysyłam trenerce kiedy, kiedy na przykład nie mam ochoty rozmawiać, a chcę, żeby po prostu wiedziała, w jakim stanie się znajduję. Okej, okay. czyli żeby, żeby trochę uniknąć takiej sytuacji, że. Yy, nie, komu nie komunikujemy się, nie rozmawiamy ze sobą i później może ktoś być obrażony, yy, odwrócić się napięcie, ty na trenerkę, trenerka na ciebie, to wy macie taki trochę obrazkowy sposób na Dokładnie, to. Dokładnie tak. No, ale jak jesteś na treningu, nie wiem, na siłowni i jesteś zdenerwowana, yy, zmęczona, to wtedy chyba jej mówisz, nie wysyłasz jej wtedy gifa. Nie, no wtedy <laughs> oczywiście rozmawiamy, to myślę, że to nie są zbyt częste sytuacje, też nie chcę wejść mm -hmm. tutaj na no, jakąś... <laughs> ale a rzeczywiście... Yy, no, bardzo zabawny sposób, tak. powiem ci szczerze. Myślę, że, że też można przy tym mieć wiele śmiechu. Czyli dbacie o ten kontakt trener-zawodnik w taki sposób, że razem macie te spotkania z psycholożką? Teraz już nie uczestniczymy w tym. To było mhm. w trakcie właśnie obozu kadry narodowej, gdzie to było... Okay. Tak, w grupie. Natomiast bardzo dużo rozmawiamy. My w zasadzie, ja jestem jedyną zawodniczką w klubie, który trenerka stworzyła specjalnie dla mnie. W zasadzie mamy, jestem ja i Oliver Spychalski, który jest moim sparring partnerem. No zatem naprawdę w bardzo W sensie, dużo... że trenerka otworzyła klub ze względu na ciebie? Tak, tak. No to rzeczywiście, tak. to chyba jest naprawdę... Jak... No od jakiegoś czasu właśnie reprezentuję klub Judo Szczepańska Team. Od dwóch lat. Mm -hmm. po Czyli współpracujecie takich... yy, od dawien dawna, miałaś 8 lat, tak. a dwa lata jesteś zawodniczką yy, klubu trenerki. Tak. Ponieważ ze względu na takie zawirowania klubowe musiałyśmy mm -hmm. opuścić poprzedni klub. No i w, te, w tej sytuacji trenerka właśnie stworzyła nowy. I ma dwóch <laughs> zawodników. Tak, dokładnie. A ma jakieś plany, żeby to rozbudować? Myślę, że na razie nie. Na razie przede wszystkim na mnie się skupia. No i też jest już troszkę zmęczona tą cały czas walką w zasadzie o, o zawodników. O to, to, ile trenerka musiała o nas walczyć, żebyśmy mieli przynajmniej takie znośne warunki mhm. do treningu, to, to również jest bardzo męczące, także w ogóle jej się nie dziwię. Troszkę, troszkę przykro, że właśnie taki autorytet, taki wzór, a, a ma tak cały czas pod górkę. A z czego to wynika? Ciężko powiedzieć. Myślę, że właśnie też te zawirowania klubowe, bardzo, mhm. bardzo dużo w, y, tutaj zmieniły No i pogorszyły naszą sytuację, aczkolwiek staramy się właśnie nie poddawać. Myślę, że takie sytuacje również kształtują nasz charakter. I co nas nie zabije, jak, jak to się mówi, co nas nie, sabije, nie zabije, to nas wzmocni i taką maksymą się kierujemy myślę w, naszym, w naszej przygodzie z ludo. Czy można powiedzieć, że jesteście dobrymi przyjaciółkami? Czy bardziej taka relacja, nie wiem, jak yy, matka z córką? No ciężko mi powiedzieć, bo niektórzy <laughs> zawodnicy, yy, nie pamiętam kto, ale był tu ktoś i powiedział, że dla mnie trener to jest jak, o, jak drugi ojciec. Nie? I to było dla mnie takie na no, ciarki miałam, no bo to po pokazuje, że ten sport to nie są tylko treningi, zawody, ale przede wszystkim właśnie taka relacja, że ogromny autorytet w tym trenerze. A jak ty byś, yy, jakbyś ty yy, opisał tę twoją trenerkę? No, właśnie, bardzo dużo osób myśli nawet, że jestem córką trenerki. A, czy <laughs> Także... nawet jak nie tak, mówicie, to, tak. my... <laughs> bardzo... to myślę, że to też może wynikać z podobieństwa naszych nazwisk. Szczepańska. szczypańska. A jak, jak tak... jeszcze parawkę dasz, to tak, już w ogóle, Dokładnie, będą myśleli, więc, że... No, myślę, że mamy taką naprawdę bliską relację. Bardzo dużo czasu spędzamy razem, ponieważ wyjeżdżamy wszędzie na wszystkie zgrupowania razem. Jeździmy jednym samochodem, więc w tym czasie również prowadzimy bardzo dużo. A czasem skusy. milczycie? Zdarza jest się, milczenie. aczkolwiek trenerka jest straszną gadułą, także tego czasu milczącego jest bardzo mało. Teraz leciałyśmy razem właśnie na Mistrzostwa Świata Abu Dhabi. Trenerce przez, nie wiem, 8 godzin podróży cały czas, <głos》>, trenerka cały czas gadała, że w pewnym momencie już naprawdę... miała powiedzieć, ja chcę spać, <głos》>, ja chcę odpocząć. No, ale tu myślę, że to są bardzo ciekawe i takie owocne dyskusje i mm -hmm. myślę, że bardzo dużo jestem w stanie się nauczyć od niej, także... A ty byś chciała być trenerką Przyszłości. Rozważam również taką opcję. Nie mam jeszcze takich stricte sprecyzowanych planów. Na razie skupiam się na tej mojej karierze sportowej. Ale myślę, że to jest jedna z takich najbardziej prawdopodobnych opcji. Ale judo ma potencjał, jeżeli chodzi o taki sporty dzieci, młodzieży. No bo dzieci i młodzieży ma, bo ja widzę nawet, że moi siostrzeńcy trenowali, jest bardzo dużo tych y, zawodników, ale jednak medalu olimpijskiego nie ma od 28 lat. Czekamy na niego, czekamy, miejmy nadzieję, że wyczekamy. E, z czego właśnie to wynika? Taki trochę przestój. Bo z jednej strony jest ogromna yy, wszechstronność sportu, ogromna liczba zawodników, ale mało jest tych diamencików u góry. Mam wrażenie takie. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Przede wszystkim jest to bardzo ciężki sport. To jest sport ogólnorozwojowy, który naprawdę podnosi bardzo mocno sprawność fizyczną, ale uprawianie go na tym najwyższym poziomie jest bardzo trudne. Te treningi są katorżnicze nie, niejednokrotnie. Praktycznie przez cały czas jesteśmy zmęczeni, mhm. można powiedzieć, bardzo mocno. Do tego dochodzą kontuzje. Również rywalizacja na świecie jest ogromna. Naprawdę, w, nasz, w judo, w rywalizacji międzynarodowej, jest trzecim, naj, judo jest trzecim najpopularniejszym sportem na świecie, jeśli chodzi o ilość krajów biorących udział mhm. w rywalizacji. Zatem, no, tutaj, jest również ten aspekt. Myślę, że to może też wynikać z, to, z tego, że judo jest takim niszowym sportem. Zatem, no niestety, jeśli nie ma się, nie jest się na tym najwyższym poziomie, nie można zdobywać, nie można y, utrzymywać się z tego. Zatem mm -hmm. bardzo dużo zawodników również rezygnuje dlatego, że w pewnym momencie są już zmuszeni po prostu do utrzymywania siebie, swojej rodziny, no i w, na tym etapie kariera się kończy. Natomiast jeśli się jest już na tym najwyższym poziomie, to bardzo dużo tutaj decyduje głowa, i myślę, że jedyne, czego, jedyna różnica między Polakami a resztą świata, można powiedzieć, jest, są te braki tutaj w mentalu. Okay. Nie, nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę, jeśli, kiedy tak obserwuję naszą kadrę podczas kampów, zgrupowań, ja widzę, że naprawdę no, niczego poza tym nam nie brakuje. Jesteśmy silni, sprawni, wytrzymali technicznie, wyróżniamy się myślę na tle świata, naprawdę jesteśmy technicznie bardzo dobrze przygotowani, a jednak y, zdarzają się sytuacje, kiedy zawodnicy wychodzą do walki, no i nagle odcina to wszystko. Także myślę, że tutaj jednak kwestia tej mentalności jest y, bardzo istotna. Po prostu nie, nie wiem, może potrzeba większej chęci na to, żeby wygrywać. Ja uważam, że ja wygrywam po prostu, bo chcę. Mm -hmm. Chcę tego bardziej niż moi, moje przeciwniczki i dlatego jestem w stanie wygrywać z najlepszymi. I o tym mentalu porozmawiałem w drugiej części Czas na Igrzyska po wiadomościach. Agnieszka Kobuz-Zawojska, druga część audycji, Czas na Igrzyska. Ze mną jest Polska Judoczka, wicemistrzyni świata. Nasza nadzieja na Igrzyska w Paryżu, Angelika Szymańska. Mówiłyśmy o tym przygotowaniu mentalnym, że polscy zawodnicy, no praktycznie są i stworzeni do wygrywania, a jednak czegoś tam brakuje. Tutaj powiedziałaś, że, że masz wrażenie, że to chodzi o tą głowę, o to przygotowanie mentalne, że czemu. W sumie o to się nie zadbało. Nie mam pojęcia. Być może... Ma macie jako y, reprezentację, nie wiem, y, bo ty, tak jak wspominałeś w pierwszej części, y, korzystasz z y, usług y, pani psycholog. Czy to jest już taki must have u waszych u zawodników, w związku jak to wygląda? Czy ty jesteś trochę taką osobną jednostką, że korzystasz z tej pomocy? Jak to wygląda? To znaczy, to y, ja wcześniej korzystałam z pomocy mhm. y, pani Asi Budzis. I to cała kadra miała taką możliwość. Niestety nie rozumiem, dlaczego ta współpraca została zakończona. Myślę, że jest to zdecydowanie na minus, ponieważ była to taka pozytywna osoba w tym naszym sztabie i, i myślę, że jej praca przyniosłaby pożądane zmiany właśnie w mentalności zawodniczek. Mm -hmm. Natomiast zakończono współpracę. Ja korzystam przede wszystkim z takich, z pomocy Rafała Mazura, Zenia Skiniowca i. Nasza Ale współpraca. masz z nim kontakt, czy to y, oglądasz jakieś jego treści i tak dalej, bo kojarzę ten mhm. profil na mediach społecznościowych. Y, jak wygląda współpraca z nim? Ja współpracuję z nim tak dość doraźnie, po prostu y, dzwonię do niego na dzień przed swoim turniejem, kiedy już znam już drabinkę turniejową. Mhm i pracujemy w formie takiej hipnozy, wizualizacji. Okay. Ym, tak. I w trakcie tej godzinnej sesji ja jestem w stanie po prostu zaplanować sobie ten przyszły dzień, który później y, już w dniu startu staram się zrealizować. I... I jak wygląda taka hipnoza? To... Bo myślę, że dla słuchaczy naszych może to brzmieć, brzmieć przepraszam, trochę abstrakcyjnie. <grystanie> w dużym skrócie to polega na tym, że ja siadam, zamykam oczy, a Rafał mówi mi, jaka jestem super. <grystanie> To znaczy po prostu uświadamia mi. Teraz myślę, że mogła tak. się, mogłaś, tą defini definicją przekonać każdego do hipnozy. bo myślę, że wiele, każdy z nas lubi słyszeć to, jaki jest super. Tak. No mówmy się. I co pomaga ci to? Tak, zdecydowanie. W ten sposób właśnie Rafał uświadamia mi, jaką ja pracę już wykonałam, w którym miejscu się znajduję, ile musiałam poświęcić, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jestem obecnie. No i po prostu wyobrażam sobie każdą walkę mhm. po kolei wyobrażam sobie schematycznie co mam w danej walce wykonać. Okej, okay, a jak coś nie idzie po myśli twojej to nie czujesz się taka trochę zagubiona czy raczej macie przygotowany plan B, C, D? Jak to wygląda? No bo judo jest mega nieprzewidywalnym trochę dla mnie sportem, czy nie do końca. Bardzo nieprzewidywalne. No naprawdę, tam ułamek sekundy może decydować o tym, co wydarzy się na macie. No, ale na wszystko staramy się znaleźć rozwiązania. Rafał daje mi też takie narzędzia, z których ja później mogę korzystać. Na przykład, już kiedy walka się przedłuża, a to zdradzę, taki sekrecik, <grytanie> kiedy już trwa coraz dłużej, oczywiście ta wytrzymałość po pewnym czasie spada. No, natomiast moja nie spada, ponieważ ja za każdym razem, kiedy poprawiam pas, mój poziom energii wzrasta znowu do, do tego optymalnego stanu. Więc za każdym razem, w każdej kolejnej e, akcji jestem świeża. Być może Czyli no oczywiście to, to jest, jest taki trochę... efekt placebo, no, no natomiast dla mojej głowy Ty myślę, że... Ty ładujesz tak baterię, tak, jak ten tak, pas tak, poprawiasz, tak. No, rozumiem. No na tyle mam plastyczny, myślę, umysł, że jestem w stanie sobie po prostu, powiedzmy w cudzysłowie, uwierzyć w takie rzeczy i, i to mi pomaga. I uważam, że jeśli to pomaga, to nawet jeśli ktoś z zewnątrz powie, że... To są Tak, wariatka, to, to ja mam medal Mistrzostw Świata, a nie oni. Zdecydowanie takich wariatów myślę, że nam potrzeba, ale y, chodzi mi o to, że ja, ja rozumiem to tak, że y, masz jakiś taki swój powiedzmy, bo czy dobrze rozumiem, bo ja na przykład przed wyścigiem miałam tak, że musiałam dwa razy uderzyć mocno woda, to wtedy czułam, że jestem gotowa. Mam wrażenie, że to jest taki podobny trochę schemat, że jak zaciągniesz ten pas, to czujesz, że masz jeszcze więcej siły, więcej energii, więcej wytrzymałości. Dobrze to rozumiem? Tak, można tak powiedzieć właśnie, że to jest jeden z takich moich rytuałów. Ja w sumie mam bardzo dużo takich rytuałów przedstartowych. Czyli jak, także... jak na przykład coś ci nie idzie, czujesz, że po prostu jesteś bardzo zmęczona podczas walki, a jeszcze ona się toczy i toczyć będzie. To masz także, jak zaciągniesz ten pas, to czujesz dobra, otrzepałam ten kurs. Tak, energia jest. naładowana, to jest troszkę jak w grze komputerowej jak w Dragon po prostu. Ballu. Możliwe. <głos> <głos> y jakie masz jeszcze rytuały? O, ja cały dzień y z zawodów to jest jeden wielki rytuał. Zawsze zaczynam, wstaję rano, oczywiście na początku prysznic, później śniadanie również robię sobie, najczęściej swoje, ponieważ no różnie, na, na różnych zawodach lepiej nie ufać jedzeniu, mm -hmm. bo może można się przeliczyć, zatem to jest najczęściej owsianka, którą wcześniej właśnie mam też przedyskutowane z moją dietetyczką, co tam, co powinnam zjeść, żeby czuć się jak najlepiej. Kiedy jesteśmy już na hali, zawsze rozgrzewkę zaczynamy od gry w doble. To, okay. to jest taki nasz Na rituał. refleks. Tak, tak. Myślę, że to jest właśnie taka forma pobudzenia tego w układu nerwowego. Też to grałyśmy przed tak. O, myślałam, e że jestem prekursorką. E ale y my układałyśmy Jękę przed samym Aha. startem, no bo jednak y na koncert, znaczy dzień przed, przed samym ten, <laughs> ale w wolnych chwilach grałyśmy w doble i nie ukrywam, że czasem się nawet kłóciłyśmy, czy denerwowałyśmy, jak ktoś przegrał, bo to takie emocje tam wchodzą w grę, że a ty z, ki z kim grasz? Z trenerką, Tak, e tak z trenerką i i najczęściej z naszą fizjoterapeutką mm -hmm. Kasią Wiszniewską. Przed samym startem. No, przed rozpoczęciem rozgrzewki. Okay. Czyli to jest taki twój początek rozgrzewki, tak, żeby tak, rozgrzać tak, umysł, tak. nie wiem. To no tam... właśnie rozgrzewam umysł, a jednocześnie to jest taka forma zabawy, zatem tak. też e, nie skupiam się na tej rywalizacji, z, e, takiej, nie mam takiej presji, tylko właśnie to jest sposób na takie rozluźnienie jednocześnie. Dokładnie, nie, nie, mam wrażenie, że nie czujesz, że jest ten dzień tak ważny, że wszyscy na ciebie patrzą, że możesz chwilę pomyśleć o tym, co, co robisz, ale czy widzę to inne zawodniczki, czy pytały cię kiedyś, co, co ty robisz? W ogóle, bo ta gra przecież wywołuje wiele śmiechu, emocji, krzyku, nie oszukujmy się. Jak to wygląda? Myślę, że widzą. Jeszcze nie widziałam, żeby, żeby któraś próbowała kopiować ten styl. Natomiast widzą i uśmiechają się, czasem kibicują. Zdarza okay. się równie. Ostatnio yy, ostatnie byłyśmy w Japonii yy, i właśnie grałyśmy sobie z dziewczynami przed treningiem. Yy, mm -hmm. yy, właśnie z Olą Kowalewską, która była z nami i z naszą Z na yy, Zawodniczką, Trenerką, tak, zawodniczką tak, tak. przepraszam. Yy, I też sobie grałyśmy i te Japonki, które tam były na treningu, tak patrzą, że mam jakąś gierkę i przyszły i mimo takiej barier komunikacyjnych, ponieważ nie, nie mówiły w języku angielskim, to na, na migi w zasadzie posługując się zagrały z nami w grę i naprawdę im się spodobało. Później po ostatnim treningu też chciały zagrać, pytały czy mamy karty. Więc a, a następnym masz, razem ogóle, na pewno im przywieziemy. W ogóle już... masz wiele opcji teraz. Widziałam, że są różne, różne serie te, tych tak, y, tak. dubli. Muszą, muszą stworzyć jakieś igrzyskowe specjalnie a dla są, ciebie. Widziałam, tak? Byliśmy, tak, byliśmy w Paryżu w lutym to były już właśnie wersja igrzyskowa. O, to super. To ja cię poproszę, żebyś mi przywiozła, Dobrze, nie ma problemu. <laughs> czyli, czyli to jest zawsze ta gra e, w doble, owsianka. Mam wrażenie, że w ogóle Twoje takie podejście do tego przygotowania e, do igrzysk czy do Mistrzostw Świata jest mega profesjonalne. Tu e, a, e, współpraca z Asią budzi tutaj. E, nie wiem, Rafał Mazur, dobrze tak, mówię. Rafał Mazur. On jest coachem. No tak, mental coach. Mental coachem, dobrze. Pani dietetyk, tu chyba jest, jesteś po prostu na takiej drodze, rzeczywiście, że jesteś skazana na ten sukces, bo rzadko się spotyka, żeby zawodnik był tak świadomy, mam wrażenie. Ja jestem przede wszystkim świadoma tego, że to jest moje 5 minut i mhm. muszę to jak najlepiej wykorzystać. Wiadomo, że kariera sportowca nie, nie trwa długo, zatem staram się z każdego dnia po prostu czerpać wszystko, co mogę, aby, aby na koniec po prostu nie mieć sobie nic do zarzucenia, że mogłam coś zrobić lepiej. Eee, startujesz w wadze 63 kg. Czy Ciężko jest utrzymać wagę. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda, bo mam wrażenie, że to jest mega trudny aspekt, że wiele medali tak naprawdę zdobywa się dzięki trzymaniu tej wagi, a nie wiesz, sam, sam turniej, bo wielu zawodników ma chyba duży z tym problem. Nawet nie mówię o judo, ale. Pamiętam teraz film Aśki Jędrzejczyk, co prawda to było MMA, ale też pokazywała te kulisy, które no były dla takiego zwykłego kibica no bardzo ciężkie. Ja miałam tą przyjemność, uważam, że przyjemność, że nie miałam wiesz, ograniczenia wagowego, dlatego ciężko mi sobie to, to wyobrazić, jak ciężkie to musi być. Ja akurat nie mam takiego problemu z regulacją mm -hmm. wagi. Moja taka naturalna waga to jest tak mniej więcej 65-66 kg. Zatem te 2-3 kg okay. mogę zrobić bez żadnego uszczerbku dla zdrowiu. Tym bardziej, że właśnie wagę mamy dzień przed swoim startem, nie w dniu zawodów. Zwykle dzień przed startem o Czy godzinie 16. Najeść? Tak, więc mam ten czas. Ja najczęściej zbijam wagę z wody. Czyli mhm. po prostu obniżam zawartość wody w moim organizmie, mam później czas, żeby uzupełnić właśnie te najczęściej elektrolitami, po prostu uzupełnić ten deficyt, który powstał. Zjeść dobry, dobry posiłek, no i dzień później można powiedzieć, że bez żadnego uszczerbku dla zdrowiu mogę przystąpić do rywalizacji w pełni, w pełni sił. I wszystko kontroluje dietetyczka? Tak, tak. Mamy tutaj od pewnego czasu, właśnie współpracuję. Zresztą z moją byłą koleżanką z Maty rywalizowałyśmy właśnie w czasach juniorskich. Dominika Mruz, która została dietetyczką. No i właśnie od września ubiegłego roku tak współpracujemy. To dobrze, że nie masz chociaż problemów z wagą, bo jak patrzę na zawodników, którzy. No muszą wiele zrobić, żeby tą wagę mieć na liczniku, to po prostu mi jest żal, bo Oj. jednak jedzenie to część życia, ale wiadomo, że w sporcie, no to trzeba uważać na to, na to, co się je. Słuchaj, poza mówisz, że to twoje pięć minut. Wszystko robisz w tym kierunku, ale mam wrażenie, że też jesteś taką bardzo świadomą zawodniczką, jeżeli chodzi o tą drugą stronę medalu. Studiujesz na uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jak ci idzie? Czy to są jakieś To znaczy obecnie jestem na urlopie sportowym. Mhm. Właśnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika stworzył taką myślę, dość unikatową unikatowy projekt kariery dwutorowej, zatem możemy jednocześnie kontynuować swoją karierę edukacyjną i sportową. W tym momencie właśnie przebywam na tym urlopie sportowym, gdyż właśnie przygotowania do igrzysk pochłaniają cały mój jesteś? czas. Wychowanie fizyczne i sport. A chciałabyś być nauczycielką, czy nie do końca? Raczej nie do końca. Czyli tylko trenerką? Tak, bardziej, bardziej skłaniam się ku tej karierze trenerskiej. Wcześniej właśnie, w ubiegłym roku, obroniłam również licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej. O, bardzo ciekawe kierunek. Tak. No, na, no, bardzo mi się spodobało właśnie, kiedy byłam podczas studiów, miałam praktyki jako kurator sądowy u kuratorów. Bardzo mi się podobało, także rozważałam też taką opcję kariery. Natomiast tak myślę, że ciężko byłoby to zrobić. Także jednak chyba bardziej ku karierze trenerskiej bym się skłaniała. A judo, jaki to jest sport? Chodzi mi o to, że czy ty myślisz o tym, jak długo chcesz jeszcze potrenować? Czy do kolejnych igrzysk w Los Angeles swoją drogą? <grym> No, czy w ogóle myślisz o tym, jaki jest taki najlepszy wiek dla zawodników? Bo mam wrażenie, że w wielu sportach już to się troszkę zmienia, wydłuża. E, mój sport zawsze był długowieczny, ale załóżmy nawet, jak się patrzy na lekką atletykę, mhm. no to zawodniczki starsze też często e, przedłużają tę karierę i są na topie. No Marika Popowicz, e, mama e, ze sprintu przeszła na 400 metrów i po prostu bije nadal rekordy. Jak jest u was? Myślę, że ja teraz właśnie wchodzę w ten wiek taki, który jest najlepszy do robienia wyników. Mhm. Natomiast to jest też bardzo kwestia indywidualna. Są różne przypadki. Na przykład moja trenerka miała 22 lata, kiedy zdobyła medal olimpijski, zatem była troszkę młodsza niż ja jestem obecnie. Również ta Holenderka, z którą ostatnio walczyłam w finale Mistrzostw Świata, ma zaledwie 21 lat, ale zdarzają się również zawodniczki, które po 30 roku życia zdobywają dopiero swoje pierwsze medale na, na tych turniejach najwyższej rangi. Więc jest to taka kwestia dość indywidualna. Na razie ja skupiam się przede wszystkim na Paryżu, na, na tym. 30 lipca to jest ten dzień, właśnie który będzie, będzie decydował o, o reszcie. Na razie skupiam się na tym i, i nie zaprzątam sobie głowy przyszłością. A odliczasz dni do igrzysk olimpijskich? Nie, raczej nie. A co teraz jeszcze? Jak wyglądają Wasze przygotowania? Bo teraz już taki jest trochę prime time dla sportowców, już ostatnia prosta w przygotowaniu. Jak to wygląda u Was teraz? Jakie macie plany? Tak, w przyszłym tygodniu jedziemy na kamp międzynarodowy do Chorwacji. Tam przede wszystkim skupimy się na walkach. Będzie bardzo dużo sparring partnerów. W zasadzie myślę, że cała Europa się pojawi na tym kampie, będzie. Będzie z kim powalczyć. Co też jest bardzo ciekawe, że wy macie takie kampy, że wszyscy zawodnicy rozumiem, się zjeżdżają i ze sobą rywalizują. To takie praktycznie jak wychodzisz na turniej na Mistrzostwach świata, to rzeczywiście no, wszystkich znasz, niczym się to nie różni. No dokładnie. Bardzo często ze sobą walczymy. Właśnie zdarzają się sytuacje, że jedno, w jednym tygodniu walczymy ze sobą na kampie, a następnego w następnym tygodniu rywalizujemy ze sobą już na, na turnieju, więc to nie mamy przed sobą tajemnic. No ale wtedy właśnie chciałam zapytać, zakładacie jakąś taką maskę, nie wiem, poker face, udajecie, że się mijacie, nie patrzycie na siebie, jak to wygląda? Nie, myślę, że raczej nie. Myślę, że dużo jednak ze sobą rozmawiamy, raczej jesteśmy takiej na stopie bardziej koleżeńskiej. Mhm. No już w ten dzień startu raczej nie ma takich dłuższych pogadanek, skupiamy się na sobie, ale nie ma, myślę, że nie ma między nami takiej rywalizacji na śmierć i śmierć, także to jest taka zdrowa, sportowa rywalizacja. Pytam, bo ja pamiętam, że kiedyś miałyśmy tak, z zawodniczkami z Australii, wiesz, ciemne okulary udawały, że nas nie znają, po prostu taki poker face, a u was tym bardziej, kiedy wychodzi, wiesz, jest taka konfrontacja na maksa bezpośrednia, no to właśnie pytam o ten taki poker face, no bo też oglądajmy sporty walki, na przykład w boksie, no to jest mega widoczne, prawda? No, ale o, tak. chyba Judo jest taki bardziej przyjazny. Myślę, że tak. <ś> <ś> Czyli co, Chorwacja? Następnie jesteśmy w Giżycku, tam będziemy się skupiać bardziej na takim przygotowaniu motorycznym. Oczywiście jeśli Giżycko, to trzeba wykorzystać kajaczki, także podejrzewam, że na tym się będzie głównie skupiał nasz obóz. Pamiętam, że zapaśnicy w Wałczu też pływali zawsze na kajaczkach. Tak, tak. U nas właśnie wzmacnianie tej obręczy barkowej jest bardzo pożądane, ponieważ bardzo dużo ruchów jest właśnie wykonywanych z pomocą siły ramion. A tym, macie jakiś taki trening, że na przykład y, trenerka mówi odcinki, czy po prostu macie sobie pływać? Nie, nie, nie. Najczęściej to są odcinki takie sprinterskie, że o. wyścig trwa, lub interwałowe, zależy na jakim mm -hmm. etapie przygotowań jesteśmy. Także albo, no i oczywiście wszędzie jest rywalizacja. Zawsze rywalizujemy, kto zrobi najszybciej. A czy trenerka z wami rywalizuje? Bo ona też przecież, y, no, niby już sportowa emerytura, jest już trenerką, niezawodniczką, no ale jednak ta nutka rywalizacji, no, medaliska olimpijska. To chyba ma się na zawsze, jak to wygląda z nią. Teraz już przestała chyba rywalizować z nami w takich dyscyplinach czysto fizycznych, chociaż w piłkę nożną nadal bardzo dobrze gra. Także nieraz właśnie przed treningami, jak gramy. Czyli uczestniczy w treningach. Tak, tak. Co więcej, czasem jest również moją sparring partnerką, bo tak jak już wspominałam, mamy bardzo mały klub. I kiedy na przykład Oliwier nie, nie może zjawić się na treningu, no to trenerka poświęca się i często są sytuacje, w których to ja muszę ćwiczyć na y, różne warianty rozwiązania taktyczne na trenerce. Również y, podczas zawodów zwykle rozgrzewam się z trenerką. To jest Daję. sytuacja, gdzie... Daje ci w kość, nie, nie zapomniała jak to jest? <laughs> myślę, że bardzo dobrze, bardzo dobrze się trzyma, mhm. nadal czuć w trakcie właśnie kiedy wykonuję ćwiczenia, że no naprawdę to jest światowy top, że to czucie, ta technika pozostaje, także naprawdę tego się nie jest, zapomina, tak, to jest bardzo imponujące nieraz właśnie. To bardzo ciekawe z tymi kajakami, bo myślałam, że wiesz, że sobie po prostu pływacie, ale jak interwały. No to Girzycko i co już później? Później jest jeszcze jeden kamp międzynarodowy w Alicante. No, to jest jeden z najmocniejszych kampów na świecie. Tam zawsze przyjeżdżają czołówki tych naj, najpotężniejszych w judo państw, czyli Japonia. W tamtym roku był u mnie w wadze cztery Japonki, francuski, no w zasadzie cały świat. Te zawodniczki, które się liczą, to, to myślę, że będą w Alicante. No i takie bezpośrednie przygotowanie przed startem będziemy mieć w wiem. No dobrze, to ostatnie mam pytanie do ciebie. Paweł Nastula, judoka, później walczył w MMA. Angelika Szymańska zgodziłaby się na coś takiego, czy nie do końca? Myślę, że <ścoughs> ciężkie pytanie. Myślę, że byłoby to na pewno wyzwanie, które mhm. Oferta byłaby ciekawa. Myślę, że na pewno bym rozpatrzyła. Z moimi umiejętnościami podejrzewam, że nie byłoby to jakieś. Ale bardziej do te, y, takich fame MMA, czy bardziej bym wolała do tych takich y, organizacji bardziej sportowych? Tak Nie, jeśli chodzi o organizacje sportowe, myślę, że już jestem y, na takim etapie, że ciężko byłoby mi załapać podstawy z y, innych stylów walki. Także pozostają raczej te freakowe organizacje. Daniel, Damian Janikowski, przepraszam, y, zapaśnik, dobrze sobie radził. W sumie tak, nigdy nie mówię nigdy, aczkolwiek nie wydaje mi się, żebym poszła tą drogą. No dobrze, to czekamy na oferty. I trzy ostatnie szybkie pytania. Gdybym nie była sportowcem? Myślę, że zostałabym prawnikiem. To zawsze było moje marzenie, właśnie, żeby pójść na prawo, a ze względu na karierę sportową i trudność, właśnie, z połączeniem nauki ze sportem, zrezygnowałam. Najlepsze sportowe wspomnienie? Oj, je. chyba brązowy medal Mistrzostw Europy y, zeszłorocznych. A Bo... czemu nie teraz? Y, no, wyżej rangą jest ten medal z Mistrzostw Świata. Szczerze nie? mówiąc, nigdy na podium nie byłam tak zła jak podczas. Y, z... Tak, podczas Mistrzostw Świata. Ja byłam załamana kompletnie. Byłam tak po prostu rozbita emocjonalnie po tym starcie, że naprawdę ludzie tam cieszyli się wokół mnie, naprawdę, bo to był bardzo duży sukces mm -hmm. dla polskiego judo. A ja byłam bardzo rozczarowana po prostu. Ja siedziałam wśród tych czterech najlepszych zawodniczek na świecie w mojej kategorii wagowej i byłam po prostu zdruzgotana tym, co się wydarzyło. A, a pomyśl Także... sobie, co ta czwarta musiała czuć. No, <laughs> moje motto. Eee. Ojej. <gry> Kurczę, nie wiem. Na pewno, żeby wierzyć w siebie i po prostu e, każdego dnia e, robić wszystko, żeby, żeby być zadowolonym i, i nie mieć sobie nic do zarzucenia. Angelika, dziękuję Ci za rozmowę i liczę na to, że po igrzyskach w Paryżu wpadniesz, e, wpadną dwie medalistki olimpijskie, że wpadniesz tu z trenerką, zagramy w doble. E, i po prostu życzę Ci przede wszystkim zdrowia i braku kontuzji, i żebyś z tym pozytywnym nastawieniem i profesjonalizmem dotrwała do tego 30 lipca, a żeby już tamto już się wydarzyła przyjemność. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.